Witam bardzo serdecznie w naszej audycji księdza Marka Bąka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Może na początku zapytam o stan naszego Kościoła. Dużo mówi się o profanacji Najświętszego Ciała Pana Jezusa, niegodnym przyjmowaniu Go do swoich serc, wciąż nowe zalecenia, często nie do przyjęcia, a to wszystko podobno dla naszego dobra, w trosce o nas. Jak to odczytać? No za tym kryje się niewiara w Bożą opatrzność, nieufność ludzi i dlatego są defekty w tym, jak ludzie wierzą. Wielu ludzi już doznało spłycenia swej wiary, bo ideałem ludzi jest łatwizna, własne upodobania, no i wszelka zmysłowość. Stąd ludzie chcący mieć dobre i dumne mniemanie o sobie bardzo chętnie przyjęli postawę stojącą, no i na rękę. Wreszcie jest okazja, zachęceni przez duszpasterzy, korzystają z tego i z tego są również profanacje, dlatego że wrogowie z tego korzystają. Wielu ludzi jest przymuszonych, tak pogwałconych właściwie. Wielu zrezygnowało i są tacy, którzy z bólem szukają gdzieś kościoła, kapłana, który by na dawny sposób udzielał Komunii Świętej. No i czasem spotkają się z kimś takim, że bez stresu mogą klęknąć, przyjąć Pana Jezusa do ust. Otóż tutaj jest wiele nadinterpretacji i takiego swobodnego traktowania tych zarządzeń, a raczej propozycji, jak się do tego dostosować. No i księża niektórzy są za bardzo gorliwi. Są bardziej gorliwi niż od nich tego wymagano. To powoduje zamęt, ból i z tego dobra nie będzie. Rozumiem, że pewnych rzeczy się nie zauważa, tak jakby to, co niezarejestrowane, nie istniało. Więc można na pewne fakty nie reagować, ale one swoje robią. No i to, co się wydarzyło, to jest to, że ludzie do kościoła jeszcze nie wrócili i nie tak szybko wrócą. Terroryzm, że muszą być maseczki, a kto bez maseczki do kościoła nie może wejść, powoduje, że kościół się w ludziach osłabia i ta gorycz, którą ludzie są wypełnieni, nie pomoże kościołowi w niczym. Ludzie osłabieni, czyli zgorszeni, rozgoryczeni, to są ludzie poranieni, zdruzgotani nieroztropnością duszpasterzy, którzy w trosce o siebie i rzekome dobro, żeby się nie zarazić, niszczą ludzi. Tymczasem mniemana pandemia nie istnieje, dlatego że ten wirus, koronawirus, no, ma takie efekty, że grypa więcej ludzi zabija. I skoro tak, a z powodu grypy nie było alarmów międzynarodowych, no to tutaj nie chodzi o zdrowie, tylko chodzi o osłabienie ludzi, uczynienie ich podatnymi na dowolne zarządzenia, biernymi, pasywnymi, aby można się było już ludźmi posługiwać jak rzeczami. Nie żeby ludźmi zarządzać, ale żeby się nimi posługiwać w sposób dowolny. To już jest uprzedmiotowienie człowieka i to ma miejsce. Nie ma jednoznacznych argumentów, które obronią to dziwowisko pandemii i jednocześnie nie reaguje się na fakty naukowe, które mówią, że to tak nie jest. Jak mówi propaganda, skoro jest rozbieżność głosów i jedni mówią tak, a drudzy tak, to jedni tak mówią za, bo mają w tym interes, inni stali zastraszeni, to ewentualnie milczą. Natomiast głosów wolnych jest nie za dużo, ale one istnieją. Propagandy tej pandemii uratować się na dłuższy dystans nie da, ale też ta pandemia i dyskomfort nią wywołany to jest dopiero pierwszy stopień, wstęp do tego, co przed nami, dlatego że rząd ogólnoświatowy, czyli ci prawdziwie rządzący światem, mają plan, wielki plan depopulacji, wprowadzenia nowych rządów, zniszczenia Kościoła katolickiego i uczynienia ze świata jednego globalnego więzienia, w
którym oni będą panami, trochę będą mieć pomocników, czyli obywateli drugiej kategorii, a reszta to będzie trzecia kategoria. Oni ten plan odsłonią nie wprost, na raty. Już się mówi, że ludzie, którzy nie dadzą się zaszczepić, nie będą mogli z pewnych dóbr społecznych korzystać. Ten eksperyment jest już przerabiany w Chinach, gdzie mówi się o tak zwanych punktach społecznych. Tu ma mało punktów społecznych, to nawet pociągiem nie będzie mógł jechać. Wykształcenie nie będzie mógł mieć. I tu u nas to samo będzie to wszystko wprowadzane. Nie wolno dać się ogłupić i obezwładnić strachem. Ratunek dla świata jest w mężnym życiu, w modlitewnym życiu tych przysłowiowych 10 sprawiedliwych, mówiąc językiem Pisma Świętego. Musi się ostać, trzeba się bardzo o to troszczyć, szukać wspólników wiary. Musi się ostać choćby mała elita, która będzie na ożywienie innych, która będzie jakby na ofiarę za życie społeczne, za życie Kościoła, przez których Pan Bóg będzie mógł uratować świat od tego zniszczenia propagandowego, w którym przede wszystkim ludzi się demoralizuje, degraduje do bardzo niskiej roli przy jednoczesnym nadawaniu ludzkich praw zwierzętom. Takiego kryzysu i takiej wojny cywilizacyjnej jeszcze w dziejach nie było. To jest nawet wojna przeciwko ludzkości. Nie tylko cywilizacji, ale przeciwko ludzkości. Bo to ma miejsce na całym świecie. Dlatego tym bardziej, nie mając już nic do stracenia, bo na utratę Boga sobie pozwolić nie możemy, trzeba wziąć się za obowiązek mężnie realizowanej odwagi i decyzji mądrych w własnym życiu. Tu my nie możemy patrzeć na gorszący przykład tych, którzy powinni nam przykład dawać, powinni nam dawać budujący przykład. Tutaj nie możemy patrzeć na duchownych, którzy będą wymagać ślepego, bezrozumnego posłuszeństwa. Takie posłuszeństwo to nie jest godne człowieka, ono nie jest posłuszeństwem, to jest tyrania. Potrzebujemy takiego powstania wiary w sercach wielu ludzi, takiego ostatecznego zwrócenia się ku Panu Bogu, by oddać się Mu do dyspozycji, do końca, we wszystkim, na tak zwane przepadłe. I ta reszta wierzących, mężnych, stanie się kanałem łaski Bożej dla pozostałych. Ci słabi powstaną na końcu, jako biorcy dobrodziejstwa, które na nich przypadnie przez ofiarę życia innych sprawiedliwych. Tak to widzę. Dzisiaj tutaj nie tyle rozeznanie, opis socjologiczny tej sytuacji. To wszystko można wiedzieć, rozumieć, natomiast liczą się fakty. Czyli liczy się fakt modlitwy, która daje Panu Bogu szansę obdarować ludzkość. Liczą się fakty ofiary, postów, wyrzeczeń, aktów czystej miłości. Pan Bóg szuka ludzi, którzy będą kanałem łaski Bożej dla Jego miłości, by ta łaska przepłynęła na cały świat, na całą ludzkość. Stąd niedostatek wiernych w Kościele no jest słabością dla całego świata. Musimy modlić się ze wszystkich sił, aby zrobić swoje, siebie uratować, a przez to przyczynić się do powstania zmartwoty duchowej dla wielu ludzi uśpionych. Ksiądz wspomniał również o władcach tego świata, którzy mają plan wobec ludzkości, którzy chcą nas zdominować, zabić w nas, w naszą wiarę. I tutaj brakuje mocnego głosu sprzeciwu głowy Kościoła katolickiego, biskupów, kapłanów, którzy powiedzą nie, którzy będą do końca prowadzić te swoje rozproszone owieczki, ażeby nie pobłądziły. I dlatego jest taki wielki podział wśród katolików, bo jednak brakuje tego głosu, a jeżeli pojawią się odważni kapłani, oni są dla nas drogowskazem i bardzo sobie ich cenimy. Co my, katolicy,
moglibyśmy zrobić? Czy nasz głos jest słyszalny, zauważalny, czy jednak jesteśmy troszeczkę uśpieni wobec tego, co się dzieje wokół? Katolicy są w zamęcie, jakby w uśpieniu. No, czekają, aż minie ta nawałnica zagrażająca, niszcząca życie wiary i społeczne. Katolikom brakuje cnót i dlatego są bierni, pasywni, przyjmujący przemoc nakładaną na nich, dlatego że wszystkie dary Boże, wszystkie cywilizacyjne wynalazki teraz zostały skierowane przeciwko ludziom. Ludzie są w potrzasku policyjno-administracyjnym. Ci, którzy nas reprezentują, którzy mają wybiegać w przód myślą, ochraniając nas swą mądrością, przewidywaniem i słowem, nie spełniają swej funkcji. Układają się z rządzącymi na zasadzie, że będzie lepiej, albo że lud wierny to wszystko wytrzyma i przetrzyma. Nie przetrzyma, nie przetrzyma. Słyszałem teraz zeznanie pewnej nauczycielki niewierzącej ze szkoły średniej, która mówi, w tym roku w ich szkole młodzież masowo wypisuje się z religii, z katechezy. To jest porażające, bo to jest nieduża miejscowość. Tak nigdy nie było. Masowe odejście od kościoła. Uruchamia się taka moda na gadanie, że a ja w Boga nie wierzę. To zostało wygenerowane, ale też to jest owoc zaniedbań duchowych wcześniejszych lat i wcześniejszego pokolenia. Po prostu jest zasada, jaki siew, taki plon, jaki rozum, takie działanie. Tego siewu nie było, rozumnych decyzji i przykładów nie było. I teraz mamy katastrofę narodową. To już jest bardzo źle, dlatego że my jako katolicy jesteśmy w mniejszości i to słabej mniejszości. Pośród nas są i herosi i mamy mądrych ludzi, i dzielnych, i wierzących, ale jest nas mało. Nasz głos jest przyciszony. My nie mamy mediów. Nie mamy mediów dlatego, że ten, kto chciałby radykalnie opowiedzieć się po stronie prawdy, szybko zostanie zlikwidowany, zgaszony. Będzie wyłączony z życia społecznego. Stąd nawet wielu prawych ludzi jest zmuszony iść na jakiś zmniejszony kompromis, na jakieś ustępstwo, na niezauważenie, na niedopowiedzenie, żeby cokolwiek można było zrobić i powiedzieć. Gdyby w Kościele nie ustała bojaźń Boża, z jej wynikająca stała, regularna modlitwa, bylibyśmy innym krajem. A tak, jesteśmy ofiarami grzechów wcześniejszych. Jest nam źle, zamiast wrócić do Boga, to się próbujemy ułożyć ze światem. No jak ktoś się chce ułożyć ze światem, no to się jeszcze bardziej zeświatowi, jeszcze bardziej się upodli, jeszcze bardziej będzie dla siebie zagrożonym. No ale cóż, prawda jest nie w cenie i nie w modzie. Któż zresztą słucha prawdy? No i nic tak nie obraża ludzi jak prawda. Dlatego kto chce mieć wrogów, niech powie prawdę, a będzie mieć ich bardzo wielu. Ludzie szukają pomyślnych, zakłamanych wiadomości, które będą dla nich schlebiające i do niczego nie zobowiązujące. Więc tych takich usypiaczy życia społecznego mamy wiele. No i ludzie śpią. Naród śpi. A w tym czasie są nakładane na naród coraz bardziej pęta prawno-administracyjne, coraz bardziej przemoc policyjna funkcjonuje i coraz bardziej rozpadają się rodziny. Młodzież nie ma przyszłości ani perspektyw, nie ma prawych nauczycieli, nie ma dowództwa duchowego. Jest po prostu źle. Naród jest osierocony, porzucony. To jest to, co kiedyś przewidywał Karol Wojtyła, że naród, który zabija własne dzieci, będzie narodem bez przyszłości i my dzisiaj mamy bezprzyszłość. Tak smakuje bezprzyszłość. Na pewno Pan Bóg też chciałby mieć swoją trzutkę oddaną, swoje narzędzia, którymi się posłuży i chyba, tak jak ksiądz powiedział, my jesteśmy mniejszością wobec tego zła.
Oprócz tego te łaski są również zmniejszone, dlatego że chociażby wiemy, co w kościołach się dzieje, mniejsza ilość osób, niegodne przyjmowanie Pana Jezusa. I tutaj bym chciała, księże, przytoczyć jeszcze takie trzy przykłady i chciałabym zapytać księdza o opinię, czy to jest przypadek. W kościołach, w których więcej osób przyjmuje godnie Pana Jezusa, kapłan otrzymał zarządzenie, ażeby zrobił minutową przerwę, odstępy minutowe pomiędzy podaną komunią drugiej osobie, czyli przyjmuje osoba Pana Jezusa, ksiądz musi odczekać jedną minutę, ażeby podać drugą komunię świętą. Powiadam od razu, bo to aż skóra cierpnie. To jest już szyderstwo z ludzi, z tego kapłana. Ten kapłan nie może się do tego dostosować. To jest niemożliwe. Jak to mężczyzna, żeby tak dać sobie poniewierać? Czy to śmiechem zabić można? Jak tak można? Czy to budzi żołnierską postawę? Tak się nie da. Jak to tak można? Właśnie brak męstwa w ludziach powoduje, że zło już zamienia się w szyderstwo. I to w tym miejscu, to ma miejsce w tym przypadku. Jak to czekać minutę? Na co? Na co? Z powodu jakiego? Rozkaz musi być rozumny i celowy. To już jest znęcanie się, to jest szyderstwo. To brak wyrażenia na określenie tego, to w kościele takie rzeczy. Tak. Czy to jest likwidacja kościoła? Czyli księże, jeżeli takie rzeczy mają miejsce. Tak, czyli księże, jeżeli 60 osób przystąpi do komunii, to zajmie jedną godzinę. Także... Nawet nie ma co tego analizować. Po prostu nie można dopuścić do czegoś takiego, żeby to miało miejsce. Absolutnie nie. Ludzie mają powstać razem, zawalczyć o siebie. Ten to taki rozkaz wydaje ma być otoczony szczelnie, gęsto przez tych, którzy przyszli rozmówić się z nim łagodnie, ale stanowczo, z przysłowiowym palcem przy nosie, żeby go to dużo kosztowało. Bo skoro ktoś jest tak podły, to jest podłość już, tak okrutny, to na niego musi spłynąć strach i obawa o siebie. Bo jeżeli do kogoś nie dociera argument rozumowy, to niestety trzeba do niego przemówić argumentem uczuciowym, bolesnym. Już nie chcę tego jakoś konkretyzować, ale tak nie można. Tak się dłużej nie da. Drugi przykład innego kościoła. Kiedy coraz mniej osób przyjmowało Pana Jezusa niegodnie, przechodzili do kolejki, aby godnie Pana Jezusa przyjąć. W którymś momencie dwóch kapłanów udzielało tylko i wyłącznie na rękę i na stojąco, a postawiono osobę świecką, ażeby wierni przyjmowali z jej rąk Pana Jezusa. I wtedy osoby, zdając sobie sprawę, że osoba świecka nie powinna podawać Najświętszego Ciała Pana Jezusa, więc przechodziły wtedy do kolejki na stojąco i na rękę. A można też wycofać się. Po prostu są granice, których przekroczyć nie wolno. Nie wolno aż tak ludźmi... To jest poniewieranie Bogiem przede wszystkim. Tu Pan Bóg jest kartą przetargową? Jak to? Oni Boga mają udzielić? Co oni, karty do gry rozdawają? Czy już diabeł im odebrał resztki rozumu? Czy oni mają wiarę? Tego w dziejach nie było. Jak to? W kościele katolickim takie rzeczy? Tu naprawdę musi być jakieś wzburzenie w ludziach, żeby ci, którzy się tego dopuszczają, poczuli strach na plecach. Naprawdę jest to potrzebne. Tak, jeszcze ostatni przykład podam. Kiedy ta kolejka się wydłużała do godnego przyjmowania Pana Jezusa, w którymś momencie wyszło zarządzenie, że kapłan będzie miał sprejowane chemią dezynfekującą ręce przed każdym podaniem kolejnej komunii świętej, czyli stawia patenę na stoliku, ktoś sprejuje ręce i podaje komunię świętą następnej osobie. I wtedy często wraca się do ławki ze skwaszoną miną, bo czuje się chemię w ustach i wtedy nie wiadomo, czy najpierw zacząć Pana Jezusa przepraszać za to, co z Nim się czyni, z Jego Przenajświętszym Ciałem, czy prosić Pana Boga, żeby nie zapaść na jakąś chorobę po codziennym przyjmowaniu Pana Jezusa. Także tak też się dzieje. No tutaj należy się wycofać. To już lepiej nie. Lepiej nie przyjmować sprofanowego, nowego Pana Jezusa i nie współdziałać z tym absurdem, z tą głupotą. To mnie słów brakuje na ocenę i określenie tego. To już nie. Jeżeli on sobie tak spryje dłoń za każdym razem, żeby on sobie skóry nie zniszczył, bo to może być i taki owoc, że mu skóra popęka i nie wiadomo, co z nim będzie. Tak nie można. Nie można. Po prostu nie. Kiedyś trzeba zawyć z bólu i rzucić się do walki.
Tu już trzeba zawalczyć o Boga, bo jakby się ktoś włamał do tabernakulum i skradł Pana Jezusa, no to by tam pewnie jakieś było zarządzone nabożeństwo ekspiacyjne. A tutaj co? Co tu się dzieje? To jest jeszcze może nawet gorsze od tych włamywaczy. Jak to kapłan, który ma być sługą i strażnikiem Eucharystii, na takie rzeczy sobie pozwala? No to niech on się kapłaństwem nie męczy. Jeżeli tak się boi, no to niech zostawi miejsce po sobie puste. Lepiej tak by było. Żeby było bardziej zrozumiałe, kapłan ten płyn rozciera w swoich rękach i dopiero... Tylko przeciera. Są wilgotne, nasączone tą śmierdzącą chemią i to jest zemsta na ludzkiej wierze. A oto teraz tak wygląda, gdy wróg zakradł się do kościoła, a może nawet zajął jak w fortecy dowódcze stanowiska. Pytanie się rodzi. Co to znaczy? Jak tak można? Tego się nie da w żaden sposób usprawiedliwić. Księże, być może chodzi o to, żeby wszystkim wyprostować kolana i żeby wszyscy przyjmowali Pana Jezusa na rękę. To nie ogłoszą od razu protestantyzację wprost. Niech powiedzą od razu, o co chodzi, że to jest likwidacja kościoła. Bo to dla mnie jest to likwidacja kościoła. Zapytam może o zupełnie inną kwestię. Jak już pewnie księdzu wiadomo, podjęliśmy taką działalność montowania billboardów o treści katolickiej na terenie Polski. Przerosło to nasze oczekiwanie, piękny odzew. Wiele osób uważa, że to jest piękna forma ewangelizacji. Nawet ostatni billboard, jaki ktoś nam ofiarował za darmo, 12-metrowy, bardzo długi, zawiera hasła, jest na nim Matka Boża Królowa Polski, Częstochowska, jest obok Pan Jezus i hasła wybrałam Polskę, aby przygotować ją dla mojego Syna, trzeba bowiem, ażeby królował i obok Pana Jezusa, by ze mnie nic nie możecie uczynić. Co ksiądz sądzi o tych hasłach i co ksiądz w ogóle myśli o tych billboardach? Czy to jest na ten moment bardzo dobra forma ewangelizacji, przypomnienia, kto rządzi tym światem, do kogo należymy? To jest dobra, słuszna forma ewangelizacji. Ja myślę, że nasycenie billboardami naszego kraju powinno być już stałe i dosyć gęste. Tak jak mam jeszcze kościół nasycony krzyżami, kapliczkami przydrożnymi, podwórkowymi, różnie bywa, tak billboard jest bardziej krzykliwy. Trudno go nie zauważyć. Wymowa jego jest bardziej jaskrawa. I to jest słuszne, to się nam należy i to jest nasz obowiązek względem świata. Jeśli tylko można, niech billboardy będą, aby w ludziach powodować myśl o Panu Bogu, aby przerywać ich ateizm, wyrywać ich z beznadziei. No, poza tym, no, my tu jesteśmy. To niech świadczą o nas również te billboardy. Są bardzo potrzebne i oby było jak najwięcej i oby to była już stała, rozrastająca się akcja. Co jest w tym momencie tak bardzo ważne według księdza, abyśmy czynili? Ja proponuję modlitwę codzienną w wyznaczonym sobie czasie. To jest, można powiedzieć, najważniejszy kontakt człowieka w ciągu dnia, bo kontakt z Panem Bogiem. Jednak trzeba się modlić, to nie może być okruch czasowy. Proponuję w dzisiejszym świecie czytać księgi mądrościowe, koniecznie czytać księgi mądrościowe, ćwiczyć się w odwadze, mieć życie przemyślane, reagować na wszystko rozumem, nie bać się, mimo wszystko nie bać się, nie dostosowywać się do przemocy, do trendów modnych, nie żyć bezmyślnie. Trzeba żyć świadomie, mądrze, w łączności z Panem Bogiem. Wiarę trzeba ożywiać mądrymi aktami wiary. Nie można być człowiekiem codziennych, drobnych kompromisów. Trzeba być człowiekiem elastycznym, uwzględniającym słabość drugiego człowieka, ale nie można być człowiekiem zdrady, tchórzostwa, rezygnacji. W nas za mało jest mądrości, za mało cnót. Dlatego jesteśmy słabi i nieskuteczni, a tak nie musi być. Pan Bóg nas stworzył do świętości, a świętość jest to człowieczeństwo rozwinięte w szczytowy sposób. Człowieku uświęcającym się trudno znaleźć jakąś słabość natury zasadniczej. To jest człowiek, który się już wspina do Boga, jest
jako zanektowany przez Pana Boga, a Pan Bóg przez niego. I ta wspólnota, jakby symbioza z Panem Bogiem, to współ, no nie powiem istnienie, ale współdziałanie sprawia, iż z takich ludzi składają się mężne narody. Mężny, Boży naród to naród wolny. I Pan Bóg takiemu narodowi wszystko da. Ale trzeba, żeby naród dał szansę Panu Bogu. Stąd zatroskanie o własną duchowość i odzyskiwanie wiary w rodzinach, budowanie małych środowisk wiary, aktywność społeczna na polu Kościoła i państwa będzie nas odbudowywać. Za mało ludzi jednego Bożego Ducha, jednej Bożej mocy. Dlatego jesteśmy rozproszeni i słabi. Czyli powrót do obowiązków wiary w znaczeniu indywidualnym sprawi, iż będziemy zdolni współtworzyć zgodną, mądrą społeczność ludzi skutecznych. Bardzo księdzu dziękuję za te piękne słowa i bardzo wartościowe. Bóg zapłać. Poprosimy księże jeszcze o błogosławieństwo dla nas wszystkich w tych trudnych czasach, w jakich nam przyszło żyć. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Bóg zapłać księże. Z Panem Bóg zapłać. Bogiem.